Witamy wszystkich gości. Chcemy was ugościć. Razem spędzić wspólnie czas, byście mogli poznać nas. Nadszedł już dzień otwarty, szóstoklasiści, chodźcie do nas na party, aby zwiedzić naszą szkołę i nawiązać więzi nowe. My się nigdy nie nudzimy, zawsze świetnie się bawimy, zapoznamy was z uczniami, a następnie z belfergami. U nas komputery, sale, sportowe hale, nigdy nie powieje nudą, a jak byłbyś sam, to powiedz to nam, pomożemy ci, nikt nie podskoczy ci nikt. Niespodzianek mamy wiele, tutaj będzie najwesele. Przeczytać chłopów. Chłopów to ja widzę na co dzień, nie muszę czytać. Ale to powieść polskiego noblisty Rejmonta. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani stare cholera, nie wiem czy słyszałaś, chłopaki z drugiej klasy mówili, że ona ma już prawie 30 lat. Ojej, co ty, takie to jeszcze żyją? Nowaczka. Obecna. Kowalska. Jestem. No, nowaczka, omów treść lektury, którą na dzisiaj przeczytałaś. Podpowiadaj mi, nie dosłyszałam pytania. Nie dosłyszałam pytania? Co wiesz o Borynie? Więc co wiem o Borynie? Boryna. Boryna. Boryna w powieści. Boryna w swojej powieści. Że? Nie? Przepraszam, Boryna w swoim wierszu. Coś ty zgłupiała. Coś ty zgłupiała? Ja? Wypraszam sobie! Muszę sobie podpowiadać. Ja wiem, tylko nie mogę się skupić. Że ja podpowiadam, od początku lekcji ust nie zdążyłam otworzyć. Pewnie ktoś z tyłu podpowiada. Jak z tyłu? Przecież wy w ostatniej ławce siedzicie. Trzeba było nas nie stawiać do ostatniej ławki. Masz jeszcze coś do powiedzenia? No więc, jak już nadmieniłam Boryna w swojej sztuce teatralnej? Nie. Znaczy się, przepraszam, ja wiem, tylko nie mogę się skupić, gdyż na lekcji WF-u zostałam uderzona piłką lekarską, a ta piłka normalnie nie leczy, tylko kaleczy. Boryna jest to postać z powieści chłopów. Chłopi ją często czytają. Co ty mówisz? A o czym ty jest? Aha, o chłopach, tam występuje Karmul i Pawla, które cię nie gadają. Nie! Aha, Boryna. Boryna jest to postać z powieści, a tytuł chłopi. I Boryna zdradzała swojego męża z Antkiem. Nie! Znaczy, nie swojego męża. Czyjego męża? To był chłop. A co, zdał mu zdradzać? Boryna to był chłop! Aha, Boryna. Boryna to oczywiście był chłop. Tylko on się tak śmiesznie nazywał i on trudnił się... Czemu on się trudnił? Był kułakiem. I on bił kujakiem tych chłopów. Bo rany nie wytrzymam. To znaczy nie wszystkich chłopów, tylko tych biedniejszych, bo ci bogaci byli za grubi i się nie przewracali. Siadaj! Pała! Co? To jakie mam coś w tej klasie, jak pani same pały stawia? Sama sobie stawiam, czy co? Sama się Boryna. Teraz ty, Kowalska. Co wiesz o chłopach? Otóż jedną z głównych powieści Rejmonta pod tytułem Chłopi jest postać gospodarza Boryny. Bogatego wdowca, który poślubił młodą i piękną Jagnę. Charakteryzuje się on wrażliwością na krzywdy prostego ludu wiejskiego, ciemiężonego nie tylko przez panów, ale też przez zaborców. Jak pani chce, to ja tak mogę długo. Nie trzeba, dziękuję. Ocena bardzo dobra. Ocena, którą dzisiaj dostałam, motywuje mnie do dalszej systematycznej pracy. Ty kujonie. Co kujon? To jest wszystko napisane. To czemuś mnie przeczytała? Chciała, trzeba było sobie przeczytać. Nie umiem czytać z takiej wysokości. To jest licytacja na naukę czytania. Z czego się śmiejecie? Ja się wcale nie śmieję, tylko taką twarz. No, tym razem ci daruję. Kowalska, co było zadane? Otóż uczniowie naszej klasy mieli za zadanie zastanowić się nad problemem trafnie sformułowanym przez panią profesor. Na pozór prostym, ale przepełnionym głębokim humanitaryzmem. To jest, zastanów się, kim chciałabyś zostać. Otóż ja chciałabym zostać. Ale może koleżanka się wyciągnie. Ja? Ja już byłam dzisiaj pytana. Otrzymałam taką ocenę jak zawsze i czuję się usatysfakcjonowana. Nie masz zadania? Znaczy się, zastanawiałam się, gdyż za zadanie było, kim chciałabym zostać. Kim chciałabym zostać, Matko Święta? Powiem ci później, jak sama będę wiedziała. Znaczy się, ja wiem, chciałabym mieć jakiś zawód. Mogłabym pracować w szkolnictwie. Byłam czwotaczką. Przynajmniej lekcje byłyby krótsze. Teraz ty, Kowalska, masz swoją szansę.
Ja natomiast, jak każda rosnąca, myśląca dziewczyna w moim wieku, chciałabym zostać prawdziwą, wykształconą, nowoczesną Europejką. W związku z tym chciałabym ukończyć szkołę średnią, następnie podjąć dalszą naukę na studiach wyższych i po czwartym roku napisać pracę magisterską. Zdobyłabym tym samym niezbędne kwalifikacje do wykonywania zawodu. Na piątym roku poznać przystojnego mężczyznę i zostać pierwszą damą. Skupiałaś? Żoną prezydenta chcesz zostać? Przecież on zarabia mniej niż burmistrz Sila. No, tak się tylko mówi. A kim chciałabyś być? A ja właśnie chciałabym zostać burmistrzem Ślesina.